Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie znaki powietrza, czyli bliźniaki, wagi i wodniki. W znakach ognia zupełnie zapomniałam, przyznam się szczerze, bo wiem, że każdy czeka konkretnie na czytanie, ale zapomniałam podziękować za to, że dzielicie się, za to, że subskrybujecie, za to, że wpisujecie wspaniałe komentarze. Dziękuję moim patronom z całego serca. Jeżeli chcecie wspomóc moją pracę, link do patrona jest pod spodem. Będę ogromnie wdzięczna. Będzie też zupełnie coś nowego, co zaczynam wkrótce, więc ci, którzy zobowiążą się do $3.33, będą mieli duże możliwości. Następnie, kochani, co chcę powiedzieć wam z tej okazji, to, że to jest bardzo ogólne czytanie dla wielu ludzi w różnych krajach, którzy oglądają. Jeżeli chcecie prywatne albo zrobić komuś prezent na gwiazdkę, to pod spodem jest moja strona internetowa, ok, www. i tak dalej. Także sprawdźcie zawsze, co jest na Vimeo, bo tam jest dodatkowo jeszcze leczenie uzdrawiająca energia, co jest bardzo ważne. No i są codzienne wiadomości. Codzienne wiadomości, które wieczorem już rzucam na przyszły dzień, co aniołowie chcą pokazać. Więc kochani, oglądajcie. Dobrze, kochani, co jest dla bliźniąt? Co jest dla bliźniąt? Od razu zaczyna się, wiecie co macie w bliźniętach? Pełnia księżyca 13. Patrzcie, jaki to numer, 13. Pełnia księżyca jest, żeby pozbyć się czegoś. W tym wypadku mówią, pozbądź się przeszłości. Nie sieć już przeszłości. Nie myśl o przeszłości. Już ona przeminęła. Czas to odciąć, bo wtedy otworzą się nowe możliwości. Czas iść do przodu. Czas przejść przez nowe drzwi. Okay? Jeżeli jakieś problemy są w związkach, no to przyjaciele, znajomi mogą pomóc, o ile im ufasz. Albo znaleźć kogoś nowego. Po prostu trzeba powiedzieć, fajnie by było kogoś znaleźć, jeżeli akurat jesteś w tym momencie. Nawet jeżeli to partnera do biznesu. Archanioł Gabriel mówi, że będziesz troszeczkę potrzebować motywacji, czyli mój drogi bliźniaku, możesz się poczuć, szczególnie właśnie koło środka, kiedy czy będzie czas wyrzucać coś z tej swojej przeszłości, to może ta twoja motywacja, inspiracja, energia troszeczkę siądą, więc trzeba będzie wszystko zrobić, żeby faktycznie wytłumaczyć sobie, włączyć fajną muzykę, zacząć tańczyć. Ej, ja potrzebuję nowego życia, potrzebuję otworzyć te drzwi i wejść w przyszłość, a nie siedzieć w przeszłości. Wasza podstawowa chakra, base chakra, to jest ta pierwsza, potrzebuje troszeczkę więcej pozytywnego, ok? Pozytywnego myślenia, optymistycznego obrazu na dom, na karierę, na biznes, na pracę i tak dalej, na pieniądze. Ponieważ twoje wyrazy, to o czym będziesz myśleć, o czym będziesz mówić, przerodzi się w rzeczywistość. Otocz się czerwonym, czerwonym, czerwonym. Akurat święta się zbliżają Bożego Narodzenia, więc jest to świetna okazja. Czerwone poduszeczki, czerwony sweterek, bo troszeczkę to cię, to jest właśnie kolor, który reprezentuje tę chakrę, okay? Francesca, patrzcie jaka piękna. Pod koniec. Tu jest księżyc pokazany z tym, że pod koniec 29 będzie nowia księżyca w koziorożcu. Bardzo praktycznym, bardzo ambitnym znaku. I ona się pyta, czego pragniesz, bliźniaku? Wyobrażaj sobie to i to ściągniesz. Jeżeli będziesz negatywny, negatywna, tylko zablokujesz. A z jaką energią przechodzicie do roku 2017? Mówią, że czegoś nie widzisz do końca tak, jak jest. I teraz pamiętajmy, że od 19, 20 grudnia do 8 stycznia, ja mówię cały styczeń, będzie Merkury się cofał. Jak Merkury się cofa, to faktycznie
nie należy niczego ważnego podpisywać, chyba że musimy. Jeżeli już musimy, to nie wiem, gdzieś tu miałam, ale nie mam w tej chwili, bo już się pakuję do przeprowadzki. Trzeba patrzeć pod powiększającym lustrem. Jak to mówimy? Ale wiecie, o co chodzi, prawda? Pod mikroskopem wszystko. Dlatego, że czegoś nie widzicie do końca prawdy jakiejś. Albo uciekacie przed nią. Wy ją znacie. Ale nie chcecie o tym myśleć. Wy możecie poznać, ale lepiej nie, bo to święta, tu przechodzę do nowego roku, to ja nie chcę wiedzieć. Od razu mówię, anioły, jest jakaś dla ciebie, jakieś lepsze wyjście, jakaś lepsza szansa, jakieś są lepsze możliwości. Pozamykać, uwolnić się od wszystkiego, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Buziaczki, uściski, i do kolejnego razu. Moje drogie wagi, co dla was? No, zaczyna się pięknie, muszę wam powiedzieć, zaczyna się pięknie. Czy rodzina jest ważna? Albo tak jest, albo to jest wasze marzenie, żeby tak było, ale widzę wiele osób, które są, wiele wag, które są, niekoniecznie są, ale mają powód do tego, żeby czuć się wdzięcznymi, żeby czuć się szczęśliwymi. Czy jest rodzina, czy jest dom, no coś fajnego, za co można być wdzięcznym. I jest wcale dobre życie. Wcale macie, kochani, dobre życie. Co niektórzy z was zechcą się zaręczyć? Co niektórzy z was zechcą się wprowadzić razem? Zdecydują się na coś. Co niektórzy z was zobowiążą się do czegoś nowego? To może być w domu, w pracy, w biznesie i tak dalej, ale to jest naprawdę wspaniała karta. No i trzeba, Archanioł Gabriel mówi, czuć się wdzięcznym. Okej, Archanioł Gabriel, czuć się wdzięcznym. Im bardziej będziecie wdzięczni za to, co macie, tym więcej dobrego do was przyjdzie. A ta negatywność, to wiecie, to u was tutaj jest, więc tego się trzeba bronić jako od choroby. Ta wiadomość już była na dziennych wiadomościach. Archanioł Michał ze swoim pięknym mieczem mówi, że ile razy pomyślisz negatywnie, natychmiast powiedz, wyrzucam to, oczyszczam, pozbywam się tego. Okay? Tam jest jedna ta karta, przeczytajcie sobie na któryś dzień. Właśnie dokładnie ta, ponieważ to jest dla was bardzo ważne, dla was osobista. Ja mówię na ten temat tam więcej, to poczytajcie sobie w tych dziennych wiadomościach. Następnie Rochelle mówi pięknie, idź za głosem serca, po prostu. Słuchaj wewnętrznego głosu i wtedy wszystko do ciebie przyjdzie. Nie tego, co powie mama, co powie sąsiadka i co podpowie współpracownik, tylko to, co naprawdę macie w swoim własnym sercu. Wy z tą intuicją, to wiecie, to jest już taka wagi, w kółko to samo, ja czuję, że powtarzam. Słuchać własnej intuicji. Co jest dla was dobre? Nie dla innych, tylko co jest dla was dobre. I na koniec, z jaką energią przechodzicie do 2017 roku, macie balans. Więc ten balans tego trzymania, wszystko, żeby utrzymać równo, to jest waga. To jesteście wy. Nie dom za bardzo, a praca w ogóle. Nie praca za bardzo, a dom do niczego. Nie związek tutaj dobry, a tu wszystko się rozleci, tylko umieć utrzymać balans bez tego starania się zaspokoić wszystkich jednakowo, bo się to też nie stanie. Wy i ktoś musicie wiedzieć, czego chcecie. Musicie umieć oprzeć się innym, ale żeby jednocześnie jej nie zrazić. Ja to, wiecie, myślałam, że możecie mieć do czynienia z lwem i być może z jakimś znakiem wodnym lub ziemskim nawet, ale wodny bardziej mi tu przychodzi i że tu może być jakiś problem, jakaś niezgoda i trzeba będzie tu praktycznie podejść do rzeczy, co dla ciebie lepsze wagą. Oczywiście tu mówię do kilku pewnych osób tylko. Niemniej jednak to może być dla kogoś ważne, że lew jest naprawdę niezadowolony i zły, woda udaje niewiniątko albo jest niewinna, ale w jakiś sposób
ta woda jest skażona. Uff. Pewno jedna osoba się tylko tam znajdzie, taka, do której to jest. Piszcie w komentarzu, czy to Was dotyczy, jeżeli się taka osoba znajdzie. W każdym razie balans, balans, równowaga. Buziaczki, kochani. Uściski. Wesołych świąt. I do zobaczenia w 2017 roku. Moje drogie wodniki, a co dla Was w grudniu? Otóż zaczyna się fajnie, wchodzicie do grudnia z cudowną energią, satysfakcji, zadowolenia rodzinnego, fajni znajomi, albo dzieci, albo partner, albo rodzice, ludzie, którym możecie zaufać, albo tego bardzo pragniecie. Więc tu będą dwie grupy, ale ja widzę fajne rzeczy. Teraz, dla pewnych osób będzie separacja. Ta separacja może być z bardzo różnych powodów. Separacja, nie rozwód. A więc, aha, nie mam tego pięknego domu, wspaniałego, o którym marzę. Może się trochę rozejdziemy i się namyślimy, czego chcemy. Inni, może nawet ktoś być wojskowy, wyjeżdża za granicę, wyjeżdża na jakąś misję. Jeszcze inni, albo to Wy wyjeżdżacie, jeszcze inni w biznesie. No byliśmy razem, ale teraz idziemy w dwie różne strony. Albo dzielimy. Ty będziesz tu, a ja tu. No, jak mówię, można tych wariantów znaleźć dużo, ale gdzieś jakaś separacja jest. Archanioł Gabriel mówi, że jeżeli masz coś powiedzieć, masz coś do powiedzenia, a wodnik, człowiek przyszłościowy, oczywiście, że będzie miał, wypowiedzcie się bardziej poprzez blogging, vlogging, YouTube, Instagram, Facebook, Google+, Twitter. Jest tyle różnych możliwości. Zróbcie to. Czemu nie? Teraz. Wy macie zdolności, pokazują mi anioły, porozumiewania się z drugą stroną. Teraz to może nie być dla wszystkich takie bardzo łatwe, chociaż wodnik jest ekscentryczny, więc ja to akurat widzę. Myśli inaczej niż wszyscy, to nie jest owca. Więc anioły mówią, ty masz te zdolności. Jeżeli czujesz, że je masz, to je rozwijaj. Bo je masz. Izaje, anioły mówią, a że czas, żeby wreszcie narodziły się nowe pomysły, to o czym myślałeś. Ej, czas wreszcie, żeby urzeczywistniły się Twoje marzenia. I anioły Ci w tym pomogą. W tej transakcji, w tym przejściu. Z jaką energią przechodzisz do roku 2017? Przechodzisz jako król albo królowa. Super. Czyli jedni dorosną do tego, żeby wiedzieć, kim są, poszli za swoimi marzeniami i przygotowani są do roku koguta w 100%. Wie, do czego chcą. Dom wysprzątali. Samochód jest czyściutki. Realizują swoje marzenia. Udzielają rad. I to może poprzez socjalne media. Inni przechodzą separację albo w biznesie, albo w życiu intymnym i idą do adwokata. Do księgowego. Bo będą się dzielić czymś. Bo będą szli za własnymi marzeniami i tu czas rozłączyć pewne rzeczy. I żeby wszystko było zrobione tak, jak trzeba. A 29 grudnia jest nowa księżyca w Koziorożcu, w znaku bardzo praktycznym, ambitnym, pracowitym. Więc ja Was widzę, że tutaj pewne osoby będą właśnie w ten sposób szły, bardzo praktycznie i bardzo ambitnie wejdą do 2017 roku. Gratulacje! Gratulacje! Buziaczki, uściski. Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, cudownego Sylwestra i w ogóle naj, naj, naj. Do zobaczenia w 2017 roku.